Myślę, że dostanie to, na co zasłużył, żeby tak samo cierpiał, tam się trafi, jakby dalsze dni. Dziękuję. Sąd zastosował wobec podejrzanego Daniela Wyrończyka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia do dnia 10 sierpnia 2008 roku. Podstawą zastosowania tymczasowego aresztowania jest realna obawa wymierzenia podejrzanemu surowej kary. Sąd taką prognozę wyprowadza z okoliczności sprawy ze względu na charakter tego czynu. I ta właśnie możliwość wymierzenia surowej kary rodzi samoistne domniemanie, że podejrzany może uchylać się, może w sposób bezprawny zakłócać tok czynności procesowych. Taka jest zasada, że w postępowaniu w posiedzeniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzany ma prawo składać wyjaśnienia. Podejrzany generalnie bardzo ogólnikowo przedstawił w dniu dzisiejszym swoje wyjaśnienia i podtrzymał to, co mówił wcześniej w prośbie dużej policji. Miał świadomość, wybrał się na przejażdżkę samochodem osobowym po spożyciu alkoholu. Był tego w pełni świadomy. Czy dzisiaj powiedział, żałuję, jest mi przykro, przepraszam rodzinę?